W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek 25 lutego 2022 roku. Witam i pozdrawiam dzisiejszymi hasłami, które zapisane są, pierwsze z nich w 135 psalmie, 14 wiersz. Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zlituje się. Drugie hasło zapisane jest w Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale, 6 wiersz. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Myślę, że z całym przekonaniem można powiedzieć, że w dzisiejszej Europie, w naszym kraju nie ma takiego głodu, którego w latach 30. XX wieku doświadczali mieszkańcy Ukrainy w trakcie tak zwanego Wielkiego Głodu, podczas którego według różnych źródeł z głodu zmarło od 3 do nawet 10 milionów ludzi. I chociaż głodu na taką skalę dzisiaj nie ma, to jednak nadal są ludzie, którzy łakną, którzy mają pragnienie. Ale nie tylko chleba, nie tylko wody, bo różny jest głód, różne jest pragnienie. Jest przecież głód, pragnienie szczęścia, jest przecież głód, pragnienie pokoju, o którym tak bardzo dużo teraz w dzisiejszych czasach mówimy. Jest głód, pragnienie radości, miłości, przyjaźni, doświadczenia czy, nie wiem, na przykład wiedzy. Te i inne pragnienia naszego doczesnego życia żądają od nas zaspokojenia. My chcemy te pragnienia zaspokoić. Ale pragnienie szczęścia, pragnienie pokoju, radości, przyjaźni nie są i nie mogą być najważniejszymi wartościami naszego życia. Nie są i nie mogą być najważniejszymi pragnieniami, bo one nie zaspokoją, nie uciszą pragnień naszej ludzkiej duszy. Dzisiejsze hasło mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Bo jest to łaknienie, jest to pragnienie życia z Boga, łaknienie, pragnienie pokoju z Bogiem, łaknienie, pragnienie miłości w Bogu, łaknienie, pragnienie odpuszczenia win i w końcu łaknienie, pragnienie sprawiedliwości, ale oczywiście nie tej powierzchownej ludzkiej sprawiedliwości, ale tej, którą daje łaska Boża. Tę, która daje, którą zapewnia człowiekowi odkupienie w Jezusie Chrystusie. Jeszcze jedno. Można pokusić się o stwierdzenie, że my jesteśmy wybrańcami losu. Jesteśmy szczęściarzami, że pomiędzy błogosławieństwami Jezusa znalazło się i to błogosławieństwo. Bo to dzisiejsze błogosławieństwo daje nam otuchy. Dodaje otuchy najbardziej początkującemu w wierze. Bo błogosławiony jest nie ten, który już ma, ale ten, który dopiero łaknie, ten, który dopiero pragnie, który się czuje ubogim, ten, który wie, że mu tej sprawiedliwości brakuje. Ten, który szczerze prosi: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Na zakończenie chciałbym przytoczyć myśl, która zawarta jest w naszym przewodniku z Biblią na co dzień. Strach przed zapomnieniem przez Boga, choćby na chwilę, jest dla pobożnego człowieka potężnym bodźcem, by zwracać na siebie uwagę Boga i dbać o to, aby jego życie
było wciąż warte poznania przez Boga. Niechaj i dzisiaj Bóg nam błogosławi. Amen.